Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zadrajmy w Gothic 3. I powiem wam tak. Znalazłem tą rudę, stoję wam w tej chwili, powiem wam. Ale. Nie wiem, czy chodziło o to coś, co nie temu Steinarowi. Poszukajmy najpierw tego. Tutaj chyba był, co nie Steinar, tak? Czy nie? Czekajcie, jasne. Bo nie jestem pewny w tej chwili, powiem wam trochę. Nie, to był Ingvar. Steinar to chyba tam dalej jest, co nie? Chyba. Czekajcie, zaraz znajdziemy tego gościa, bo w tej chwili nie jestem, powiem wam, pewny. Wiecie, do tego gościa. Co jest? Mówiłem, czekaj teraz. Aha, dobra, kill. A, dobra, to nie. To nie. Czekajcie, gdzie był ten Steinar? On chyba tam na dole, co nie był. Tak mi się wydaje. A zaraz zobaczymy. Ohoho, chyba mamy. Mamy go. Oto twoja ruda. Dobra, a oto twój pancerz. Aha, no. Mam nadzieję, że będzie pasował. Dobra, dzięki. A ja nie wiem, czy mam taki już pancerz. Lekki pancerz Czortmarczyka. Aha, to mam ten. Dobra. Ale za to zrobiliśmy misję, co nie, powiem wam. Została nam tylko jedna ruda, serio. No, powiem wam, że pięknie, co nie. Aha, jeszcze tutaj nam zostały misje. Kurde. Tutaj jeszcze nam zostały misje, widzę. Zabij białego rozprowacza. Kurde, jak się do niego idzie? Ojoj. Kurde, powiem wam, że nie wiem. To jest taki... to nie jest rozpruwacz, tylko to jest taki wilk, wiecie? Wilk, który się nazywa, wiecie, biały rozpruwacz. Bo ja widziałem... tam jest taki jeden filmik, jak się do niego idzie, co nie? Ale powiem wam, że do niego, to powiem wam, trudno dojść. Tak samo jak do... Czekajcie, jak stąd się, kurde, schodzi? Stędy. Jak tak do Xardasa się szło, co nie? Też trudno, powiem wam. Ale nie wiem, czy to było z tego klanu, z klanu się szło, co nie, do tego rozprowacza. Bo w tej chwili nie jestem, powiem wam, pewny, co nie, na 100%, czy to tędy się szło, czy to nie tędy. Bo bym chciał wykonać tę misję, wiecie? Ale nie, czekajcie, ten Bogir był w klanie ognia, co nie? W tej chwili, powiem wam, nie jestem pewny. Nie wiem, czy z tej strony się szło. Kurde. O, czekajcie, jakieś jeszcze misje zostało nam? Aha, tylko to zostało nam. Tutaj zostało nam jeszcze tutaj. Czekajcie, my jesteśmy w tej chwili w klanie Młota, tak? Właśnie, chodźmy zobaczyć jeszcze, znaczy ja zobaczę. Czy są jeszcze te wilki, wiecie? Znaczy nie wilki, tylko te... Boże, wilki. Jelenie! To nie górskie te. Jestem ciekaw, kurde, czy przyszły, czy nie przyszły. Czekajcie, czyżby to się jakoś tędy szło do tego... białego rozprowacza? Bo w tej chwili, powiem wam, chyba dobrze idę. Jakoś tak się szło tędy do tego białego rozprowacza, jak dobrze pamiętam. Na tym filmiku, wiecie, krótki. Bo to krótki filmik, co nie? Bo to już w przyspieszonym tempie, co nie? Kurde. Bo w tej chwili bym chciał wykonać jeszcze tę misję, wiecie? No ale nie wiem, czy mi się uda w ogóle ją wykonać. Trochę niefajnie byłoby, co nie? Mieć niewykonaną misję. Ale spróbuję chociaż. Próbuję chociaż się znaleźć te górskie jelenie, ale ja ich tu chyba nie widzę, wiecie? Nie widzę ich tu za bardzo, tych górskich jeleni, niestety. Wochate bizony tylko, to tam bizony mi nic nie pomogą, co nie? W znalezieniu tych górskich jeleni przecież. One gdzieś uciekły i oni tu już nie przyjdą, powiem wam. Tak samo jak było z tymi. Z krowami, co nie? Na drugi dzień trzeba było przyjść, kurde. Tam są nosorowce w Piruny. Nie ma. Nie wiem, kurde. Czekajcie, a może poszukajmy jeszcze w
tym odcinku tego białego rozprowacza, wiecie? Może spróbuję go znaleźć chociaż bez zaglądania do tego, wiecie, tego filmiku. Ale spróbuję chociaż to, nie? Bo... Bo bym chciał, kurde, go znaleźć, wiecie, bardzo szybko, co nie? A tak to nie chcę za bardzo zaglądać, wiecie, do tego. Dobra, mięso jedno sobie zjem. Dobra, starczy. O, widzę, że trochę nam żyć przybyło. No dobra, okej. To chodźmy poszukać, co nie, tego wilka jeszcze. Bo to... Nazwa tego jego jest, to nie taka... A jak nie poszukam, to nie wiem, pójdziemy... Znaczy... Tutaj się szło do Ksardasiwa. Kurde, które szło, powiem wam. Bo w tej chwili nie jestem pewny, szczerze mówiąc. Tędy się gdzieś dojdzie? Nie dojdzie się. Co tu mi się pojawiła muzyka z Robara? No serio. Tu była ta jaskinia tego gościa. Aha, orkowie też byli tutaj. Dobra. Kurde, którędy tu się szło, powiem wam. Ten, a tędy droga jakaś jest? Chyba sobie przypominam, chyba tędy się szło. Tak jest, tędy. Nie trafiłem. O, trafiłem, nie trafiłem. Dobra, pięknie. Czekajcie. O, jakieś jelenie tu pojawiły się. A jeleń, dobra, to normalny jeleń, to nie. To on mi niesie gobliny, daleko od goblinów, spadać. Gobliny głupie. Dobra. Nie wiem, czy dobrze idę do tego, kurde, ponieważ białego rozprowacza, wiecie? W tej chwili nie jestem pewny, kurde. Na górę, na górę, na górę, na górę. Ale nie, tu chyba nie ma nawet... Poczekajcie. Czyżby było wejście do tego... Do tego głupiego... Larson. Mamy oko na wszystko. O, żyła rudy jeszcze widzę tu macie. Czy masz, gościu? Dobra, pięknie. 4 ruda. Nie, to chyba nie to, nie ta droga w ogóle do tego gościa jest. Znaczy do tego... Jezu! Jelenie, to są normalne. Myślałby to są te. Dobra, trzeba spadać od nich. Znaczy w ogóle spadać od tych gości. Rozpruwacz. Kurde, jak to się szło do tego głupiego białego rozprowacza? W tej chwili nie powiem wam, bo nie wiem. Spadać! Tu, gonią mnie. O Boże! Wszędzie gobliny atakują. Ej, what the fuck, co ten odwala, ten rozpruwacz? Kurde, gdzie on może być? Jezu! Spadać! Spadać mas... No, dobrze zrobiliście, głupie paskudy. Co nie? Pewnie. Kurde, gdzie mogłybyście... Ten głupi rozpruwacz biały. Jeleń, jeleń, jeleń mi nic nie pomoże. On może tylko wkurzyć mnie. Co nie? Pewnie. No ej, nie trafiłem, bez kitu. Ja nie mogę. Aha. Nie, tędy też się nie idzie do tego. O Jezusie! Wiecie co, moi drodzy, ja go nie będę szukał, bo... Tylko czas mi tu, kurde, powiem wam. No... Nie chcę dużo czasu spędzić, kurde, w tym normarze już. Chcę jak najszybciej już na pustynię iść. Czekajcie, jakie tu są jeszcze te główne misje? Tutaj te kostry wiecznie żyjącego, to nie wiem, czy ja to zrobię w ogóle.
Nie wiem, kurde, obiecuję, obiecuję, a później wychodzi, co nie? Nici z tego. Tak jest. Tutaj tego nie zrobię na 100% już, bo nie ma tych eleni w ogóle, tych górskich. Dobra, moi drodzy, lecimy na pustynię w tej chwili. Będzie najbliżej chyba do Trellis, jak się steleportuje, co nie? Trellis, 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 to jest to. Będzie chyba najbliżej, co nie? Tak jest. Idziemy do... na pustynię, a co tam, do Warantu. Bo powiem wam, że dużo czasu nie chcę spędzić w tym Nordmarze, bo i tak tego białego rozpływacza nie znajdę go, bo to powiem wam, że to są trudne tereny, powiem wam szczerze. Do zobaczenia. Serio, to są trudne tereny, powiem wam, do, w ogóle do szukania różnych tych ludzi, co nie? Szczerze mówiąc. Dobra, tędy Warant, a tu jest Montera, to tędy trzeba iść. Nie, serio, powiem wam. Pewnie się ktoś ze mną zgodzi lub nie, ale... no niestety, taki klimat mamy, co nie? W tym Nordmarze. Ale powiem wam, że szybko znalazłem tego Xardasa i... znaczy, Xardasa znalazłem, co nie? Ale jakby nie pomóc tego szaroskórego, to bym go też szukał kilka odcinków, co nie? A tak... znalazłem tego Hansona i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, Hansona oraz... tego... wiecie, tego... tego szaroskórego, co nie? No dobra, okej, idziemy dalej, co nie? Dobra, pięknie. Oj, nosorożce, kurde. Ojeju, cieniostwór. Cieniostwór słaby jest, Sara go zabije, dziada. Co nie? Pewnie, że słaby jest. Hehe, słaby. O, dwóch, to o, to nie fajnie. Co nie? Nie fajnie. Powiem wam szczerze. Dobra, pięknie. Jakoś jak kurde strzelałem, no, znaczy trafiałem tym łukiem, jakoś jak... co nie? Jakoś o tak stronę, co nie? W lewe oko tego... w ogóle tego gościa, co nie? Znaczy tego cieniostwora. Jakoś tak się wydawało, co nie? Zamiast trafiać wprost, to nie wiem. Dobra, jesteśmy już przy Warancie, co nie? To dobrze, ale fajnie tu. O, ale rozpruwaczy, skubańce jedne, co oni tu... co oni tu myślą sobie, że co, będą tu szukać kurde czegoś? Nie ma mowy nawet o nich. Wow, za pierwszym razem? No, powiem wam, że pięknie, co nie? Moja zdolność, strzelania z łuku, co nie? Łuk ma ponad ile? Ile ma tych obrażeń? Czekajcie, zaraz sobie zobaczę jeszcze raz. Chyba 125, to powiem wam, że jest... wow, zawalicie ten łuk, co nie? Orkowy rozpruwacz to jest na dodatek, co nie? Okej, my mamy ile? 100 razem, tak? Kurde, przydałoby się jakiś lepszy, co nie, mieczyk, ale... nie wiem, ten powiem wam, że jest lepszy, co nie? Tak jest. Czekajcie, ile mamy kasy? 284. Mało, co nie? Bardzo mało. Ale okej, dobra, czekajcie, zębacze. Zobaczymy, jak zębacze zabije. Słabe, ja pierdziele. Bez kitu. No nie trafiłem. No nie trafiłem. No bez kitu. Co jest? Co jest to, paskudo? Ej, ty. No co za idiota z tego zębacza, co nie? Powiem wam. Serio. Idiota. Kiedy będzie tu biegł na mnie w piruny. Bez kitu. Dobra, chodź tu zębaczu kolejny, zaraz cię zabiję. No bez kitu, serce, dlaczego ja odejmuję na dwa hity jemu? Łukiem, kurde, odejmę mu za pierwszym razem, a... czego one się zrespiły? No bez kitu, powiem wam szczerze tu. No, pięknie, trafiłem wreszcie z łuku za pierwszym razem. Ale ja tu byłem już chyba, czy nie byłem? Byłem już, to czemu to? One się respią tutaj znowuż. Głupie kurde zębaczy, co nie? Się respią w pieruny.
Bez kitu. No ale dobra, już blisko kolej. Pierwsze miasto, jakie to będzie pierwsze miasto? Chyba Braga, co nie? Tak jest, Braga, wow. Powiem wam, że zgadłem, bo nie wiedziałam za bardzo. Serio. Wiecie, się grało kiedyś, a się pamięta. No czy jeszcze, no. No dobra, nie oszukujmy się. Powiem wam, że nie pamiętałem za bardzo, ale... Ale tutaj praktycznie wszystkie te miasta zaczynają się na byce, nie? Serio. Bez kitu. Wszystkie miasta się zaczynają na B. Braga, Beneraj, tutaj na L, tutaj na M, a tu na I. No, Bakaresz, Bensala, Beneraj, Braga. Zrobimy tak, najpierw pójdziemy do Bragi w tym odcinku. Znaczy w tym odcinku zrobimy... Porozmawiamy tylko, co nie na pewno. A może coś jeszcze zrobimy, jakąś misję, ale teraz nie obiecuję, powiem wam jeszcze w tym odcinku. No dobra, na razie to idziemy do tego miasta, co nie? Później zapiszemy sobie grę i... Oczywiście porozmawiamy z jakimiś tam, wiecie, ludźmi jeszcze na dodatek. No nie laguj się w tej chwili, powiem wam grą. No dobra, okej. Okej, już blisko jesteśmy tego miasta, chyba. No na pewno blisko. Aha, tu nie jest... Tu już brałem ten metalowy kufr, bo widzę, że przeszukałem go. To dobrze, nie? Bardzo dobrze. Co mamy tam? A, o, już jesteśmy w mieście, fajnie. Nie wiem, czy będą mnie atakować. Sam się o to prosi. No, 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 spadaj. Zatrzymaj się, ty psie. Jak ty, kurde, do mnie mówisz, pacanie, ty pindzielony. Czekajcie, się przebierzemy na... Właśnie, lekki pancerz asesyna, bo przecież musi mieć to zdolność, przecież, na gorąco. O Jezusie, będą mnie atakować skurby czy byki. Czego oni od razu już są? Bez kitu. A ten też będzie, kurde, na ten, na pomarańczowa? Nie. O co ci chodzi? Pajacu, ty pindzielony. O co mu chodzi, kurde? Ani kroko. A spadaj. Lepiej iść, tylko nie sprawia jej żadnych kłopotów. Zrozumiano? Nie wierzę. W co nie wierzysz? Tu file Abbas. Abbas. W imię Abbasa. co tam mamy jeszcze? O, widzę, kurde, kamienne pokrzywy. Przydadzą się. Znaczy ognista pokrzywa. O. Jaka muzyka, taka wiecie. Taka występuje w tym, w Afryce, co nie? Tak tańczo, w filmach występuje często, co nie? Taka muzyka. Wyszkolona asasyn, dobra. Tu nikogo nie ma więcej, tylko tych dwóch gości jest, widzę. Tu mamy jeszcze żelazodygę. Kurde, muzyka mnie zagłusza, powiem wam trochę. Opowiedz mi o swoim ludzie. My asasyni jesteśmy skromni. Bezlitosne słońce nie pozwala, aby można powiedzieć... Muzyka, stop! ...na granicy młody. No. To prawda? Oczywiście są pewne udogodnienia, ale zostały za... Tak, kim jest Zuben, no właśnie. Zuben to nasz wielki przywódca. Tak, nasz wielki przywódca, który siedzi tylko na dupie, co nie? Pewnie. Daninę, a on pilnuje, aby nie padł. Jego wojownicy i czarni magowie... Aha, widzę, że wierzy w Baliara. Złoto i kosztowno... Rozumiem. Widzę, że... Jak tu on tutaj zwrócił uwagę, że wierzy w tego Beliara, to widzę, że taka korkowie, co nie? Na to wygląda, ale... Na razie nie jestem pewny, w co wierzy, co nie? Czy w Beliara, czy w Inosa, czy w Vadanosa, co nie? Bo są różne te jeszcze, wiecie... Oj, za dużo, właśnie. Dobra, okej. Kurde! Prawie bym sprzedał mu to, ale nie starczy mi kasy na to. Dobra, okej. Z tobą jeszcze porozmawiam tu fajnie. Ruszaj się op... Co tu robisz? Co tu robisz? Wygnano mnie z mojego własnego miasta. Z Bragi. Dowodziłem tam.
Teraz jednak moje miejsce za... Co się stało? Zebrałem daninę dla Zubena, no, ale... No, i co zrobiłeś? Zwabili mnie w zasadzkę. Zajumałeś! I dla... to... Tak, mam... O! Kim jest ten na falę? To chyba jest ten, mag. No, czarny mag. Przybył pod... A to skór. Powiedz mi o Zuben. Zuben to nasz wie... Zasiada w pałacu Isztar. I aha, włada potęgą Beliara. Płacimy mu daninę. Co? Gniewne spojrzenie Beliara. Aha, dobra. Tylko tyle pogadałeś ze mną. No, powiem wam, że bardzo się wysilili, co nie? Oczywiście na temat Zubena, tego frajera, który siedzi tylko na dupsku i... I chcę tylko kasę mieć, co nie? Kurde, skurczybyk. Diego! Hej, Diego, co tam? Zrobiłem. Wygląda na to, że... Kurde, muzyka, stop! Niekwestionowane. Super. Może powinienem spojrzeć na nas? To nie będzie łatwo. Nie wpuszczę cię tam. Więc musisz trochę popracować na sesji. Musisz się zaprzyjaźnić. Spadaj! Wybierałem się. Luka, mówisz, ich skóra... Luka. Jeśli chcę. Na razie nie chcę z tobą iść. Nie. Jobs. Nefa. Nie je... Powiedz. Jakie tajemnice? My, czarni magowie, posługuje... A. Ta. Isztar od wielu... Tylko jednak ktoś szukający dobrych transakcji jest ba... Chcę ci zaproponować... Ja. Słuchaj więc. Nie chodzi o to, że nie chcą jej zapłacić. Co się stało? Tu Fail, ten syn głupca, dał się okraść koczownikom. Czas jednak najwyższy zapłacić. Dlatego powinni... Ty zajmie... Rozumiem. Dobra, kogo masz? Trzech kupców z Bragi. Każdy z nich jest jeszcze Abbas, sprzedawca wody. Oczekuję... I tu Fail, to jego... Wygnałem go wprawdzie z miasta. Jeśli będzie w stanie zapłacić... Jeśli nie, to szybko. Porwana została Ayla. Szczegóły ustal z Jose. Z Jose? Jose czy z Jose? Jakoś tak dziwnie powiem wam, co nie powiedział nam. Ja pierdzielę. Bez kitu, co nie? Jakiś głupi ten gościu jest, serio. Dobra, danina z Bragi. Okej. Okay. Z trzech kupców z Bragi, okej. Okay. Dobra, tylko... ale kto taki będzie tu? Lepiej iść, albo będziemy mieli kłopoty. Ta. Kłopoty? Ty i kłopoty? tu nikogo nie ma. No bez kitu. Gdzie są tam dalej ci goście? Bez kitu. O, widzę, że tu blisko już są te ruiny, wow. No, proszę, proszę. Fajnie, co nie? Dobra, tylko ta muzyka wkurzająca jest w tej chwili, powiem wam. Wihi, jak fajnie. Ja latam po dachach. Dobra, Hej, witaj w Bratę. Jestem Luke. Przybyłem po... Więc chyba fatygowałeś... To nie mu... Zaraz. Słucham. Przynieś mi skórę mr... Pewnie w zamian chcesz... Nie jestem winien Zubenowi aż tak... Moje pancerze... Dobra, chyba dobrze. Chyba nie mam. Dziękuję. Masz coś na sprzedaż? Bardzo mi przy... Wszyscy myśli wpadli. Może sprób... Na wschodzie leży Ben Erai. W tej osadzie górniczej żelazną ręką rządzi Sancho. Za... A jeśli starczy ci wielka fortuna... Ta mora, sultan, daleko aż. O, jedź, gościu, kurde, chyba cię coś o tu we łbie porąbało cię. Co nie? Kurde... O, fajka wodna. To jest najlepsza rzecz, jaka istnieje, co nie w tym... W ogóle w gotiku trójce. Tak samo jak było w dwójce, co nie? Ta fajka wodna u... Ojeju. Jak ten gościu się nazywał, co był w mieście w tym... W Korei, ten taki długą nazwę miał jakoś. W tej chwili nie pamiętam, powiem wam szczerze. Mniejsza o to, co nie? Ten gościu taki, co tam... Taki długi miał imię, co nie? Serio. Takie trochę porąbany był też, niestety, Bernardo. Witaj, podróżniku, witaj. Witaj. Wiem, i o co się pytasz? O, dobra. Chcesz kupić, a jeśli nie, rozej?
Przybywam po twoją daninę! Przybywam po twoją daninę. Właśnie! No i... Tu fajl. A on co zrobił? To znaczy... Dokładnie tak, przybyszu. Może... Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Hej, ludzie! Walka! Dobra, znalazłem teleport. Serio. Bez kitu, jeju. Danina Bernardo... Czego? No stawaj go. Stawaj, ziomuś. Stawaj, stawaj. Ja nie żartuję. Stawaj. Na co czekasz? No klas? Dobra, już ma pełno życia. Fajnie. Dobra, stawaj. Nie ma tu nic więcej. Gościu. Moja głowa. Zapłacisz? Nie pozostawiasz mi tego. Ojcze miażdżący głów. Nie mogę. Wszystko wygląda. Dobra, oto danina. Oto danino. Poszło bez kłopotu. No pewnie. Zapłacę daninę za lukę. Mam nadzieję, że... Tak, dobra, plus 5, plus 10 mamy już fajnie, równo się 10 znaczy. Jeszcze kto tam miał dać? A, ten głupi... Abbas. Dobra, moi drodzy, i tak. Powiem wam na koniec odcinka, że odcinki tutaj będą niedługie, nie. W tym mieście oczywiście, znaczy w tych miastach, co nie, na pustyni nie będą dłuższe niż 30 minut. Postaram się oczywiście takie robić. Maksymalnie 40 minut, co nie? Nie tak jak godzinę, co nie? Bo w Norwarze chciałem jak najszybciej przejść, co nie? To tam były różne, różne trwające. Ale też mogło trwać mniej niż 30 minut, co nie? Na przykład 25, nie wiecie, 27 na przykład, czy 24. Bo powiem wam, że... Powiem wam tak. Tak to właśnie będzie. Że jak, no czy... Chcę jak to się będzie zakończyć grę, co nie, ale... Nie cierpię, gdy się to przytrafia. Powiem wam, że... Chcę jak najszybciej przejść grę, ale też... Jak najwięcej oczywiście... Być na tej pustyni, co nie, przebywać. Bo musiał się zapoznać z nią, na przykład jak będę grał w przyszłości, co nie, jeszcze w tę część. W tę produkcję, co nie, w Gothica 3, jak będę szedł... Znaczy jak będę grał, co nie... W przyszłości, nie wiadomo kiedy, co nie, na przykład, nie wiem, jutro, znaczy jutro to będę nagrywał, co nie, znaczy będę nagrywał jeszcze, co nie, tę grę, ale na przykład za 2 lata, na przykład chcę ją przejść, co nie, sobie zainstaluję na komputerze, wiecie, przejść sobie ją chcę, spokojnie, co tam jeszcze, no, pobawić się z nią, co nie, w tej grze, no, i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale z tej gry, cześć!